Język angielski, części samochodowe, wnętrze, część czwarta, film interaktywny. Dziś poznasz pięć słów. Każde słowo zostanie przeczytane dwukrotnie. Będzie czas na powtórzenie. Następnie zostanie przeprowadzony mały quiz, abyś sprawdziła, co pamiętasz. Jeśli masz problem z zapamiętaniem, musisz posłuchać i powtórzyć jeszcze kilka razy. Please repeat after me. Powtarzaj za mną. Rear view mirror. Rear view mirror. Lusterko wsteczne. Glove compartment. Glove compartment. Schowek. Cup holder. Cup holder. Uchwyt na kubek. Cup holder. Cup holder. Uchwyt na napoje. Air ventilation. Air ventilation. Wentylacja powietrza. Let's see what you can remember. Zobaczmy, co pamiętasz. What will you say? Co powiesz? Rear view mirror. Rear view mirror. Lusterko wsteczne. What will you say? Glove compartment. Glove compartment. Schowek. What will you say? Cup holder. Cup holder. Uchwyt na kubek. What will you say? Cup holder. Cup holder. Uchwyt na napoje. What will you say? Air ventilation. Air ventilation. Wentylacja powietrza. That's all for today. See you later. Poland, you stay classy.